Drodzy internauci, serdecznie witam w kolejnym dniu wakacyjnym czasu urlopowego i zapraszam do spotkania z Bożym Słowem. Kolejny codziennik, tym razem oparty na słowach z Księgi proroka Jeremiasza z 31 rozdziału. Czytamy tam. Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Drodzy internauci, piękne słowa. Prorok mówi o czasach, które mają nadejść. A mają one się również charakteryzować specjalnym sposobem, który będzie świadczył o przynależności do ludu Bożego. Ma to być sposób bardzo wewnętrzny, niezwiązany z tym, co na zewnątrz. Ogólnie rzecz biorąc, my jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego skrótowego myślenia. Mamy swoje sposoby, aby od razu wiedzieć, kto jest kim. Jest czas wakacji, w moim przypadku nic się nie zmieniło, w dalszym ciągu jestem duchownym, ale gdy tak ktoś po raz pierwszy by mnie zobaczył w tym stroju, w którym jestem dzisiaj, może powiedzieć, no jakiś człowiek coś tam mówi. Wystarczyłoby, żebym ubrał koloratkę, no i wtedy skojarzenia byłyby jednoznaczne. Bóg mówi jednak o innym sposobie identyfikacji, który związany jest z tym, że to, co najważniejsze, jest ukryte, jest wewnątrz człowieka, jest w jego sercu. Choć my ludzie patrzymy na to, co na zewnątrz, oceniamy, patrząc na drugiego człowieka i często się mylimy. Bóg jednak patrzy na to, czego oczy nie mogą dostrzec. Patrzy na serce. W biblijnym ujęciu, również tutaj z Księgi proroka Jeremiasza, serce to ośrodek myśli, ośrodek emocji, ośrodek woli. Same centrum człowieczeństwa. Tam Pan Bóg chce zamieszkać. Tam Pan Bóg chce zapisać w sposób mocny i trwały swoje przymierze, swoje prawo, znaleźć właściwe miejsce w naszym życiu. W czasach ostatecznych, które nadejdą, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkim, właśnie taki będzie sposób bytowania z Bogiem, i w ten taki sposób będziemy także składać swoje świadectwo w związku z Wszechmogącym. Moi drodzy, gdy poruszamy się po tym świecie, niezależnie od tego, czy wakacje, czy ciężki czas pracy, zawsze i na każdym miejscu nasze serce świadczy o tym, kim jesteśmy. Do kogo należymy, gdzie są nasze ostateczne nadzieje, nasze troski i nasze zwycięstwo. Niechaj w sercach naszych zawsze Bóg zamieszkuje. Amen.